W tym odcinku przedstawię losy dwóch dowódców okrętów podwodnych z okresu I wojny światowej, kapitana Hansa Rosse i kapitana Bernta Wegener. By wprowadzić państwa w okres I wojny światowej, dzisiejsza czołówka realizowana jest przy Nadmorskim Domu Zdrojowym z epoki. Serdecznie zapraszam na kolejną lekcję historii. Okręty podwodne należały do wynalazków, które przyczyniły się do przeobrażenia wojny na morzach i oceanach. Jednak taki kraj jak Wielka Brytania zupełnie nie doceniała ich możliwości. W roku 1914 pierwszy lord admiralicji Winston Churchill uznał okręty podwodne za broń niepotrzebną i niesportową. Było to skutkiem niedoceniania rzeczy nowych w konserwatywnie nastawionych środowiskach Wielkiej Brytanii. Prawdą też było, że żadna z marynarek wojennych nie posiadała na wyposażeniu broni do ich zwalczania. Nikt też nie wiedział, jak sobie z nimi poradzić. W listopadzie 1914 roku Morze Północne zostało ogłoszone strefą wojny. Wielka Brytania ze swoją częścią floty ustanowiła blokadę Niemiec. Blokada brytyjska była tak restrykcyjna, że wszelkie produkty żywnościowe były uważane za przemyt wojenny. Niemcy uznały to za rażącą próbę zagłodzenia narodu niemieckiego. Oprócz wielu wersji budowy okrętów podwodnych, Niemcy budowały podwodne statki do przewozu towarów, zwane przerywaczami blokad. W czerwcu 1916 roku duży statek podwodny Deutschland pod dowództwem kapitana Paula Koeniga udał się do Stanów Zjednoczonych. Wiadomość o przybyciu niemieckiego statku podwodnego do Baltimore w USA zaciekawiła cały świat, a szczególnie Brytyjczyków, którzy zorganizowali obławę na Deutschland. Jednak on się im wymknął. Wyczyn kapitana Koeniga zachęcił dowództwo kaiserowskiej marynarki wojennej do powtórzenia eksperymentu. 15 września 1916 roku do Stanów Zjednoczonych udał się kolejny podwodny przerywacz blokady – Bremen. Jego portem docelowym miał być Nowy Jork. Do ochrony Bremen przydzielono okręt podwodny U-53, dowodzony przez 21-letniego kapitana Hansa Rosse, który otrzymał zadanie atakowania nieprzyjacielskich okrętów wojennych przed Long Island, a następnie miał wpłynąć do Newport, by po krótkim tam pobycie udać się na pełne morze w celu zwalczania żeglugi alianckiej u wybrzeży amerykańskich. Jednak przerywacz blokad Bremen zaginął w drodze do Ameryki. Jego los do dziś nie jest znany. Natomiast U-53 znalazł się 7 października 1916 roku w rejonie Long Island. Nie natrafiwszy na brytyjskie okręty, wpłynął do Newport i zacumował w samym środku flotylli niszczycieli amerykańskich. Gdy tylko rzucono cumy, kapitan Hans Rosse w galowym mundurze udał się na ląd, by złożyć wizytę kontradmirałowi Austinowi Knightowi, dowódcy bazy w Newport. Następnie wysłał list do niemieckiej ambasady i wracając na okręt kupił lokalną gazetę, w której zamieszczone były nazwy statków, które miały opuścić port oraz ich porty docelowe. Wkrótce po powrocie na pokład U-53 z rewizytą przybył kontradmirał Knight wraz z kilkoma oficerami i ich żonami, kilkoma dziennikarzami oraz zaproszonymi mieszkańcami Newport. Gdy goście opuścili pokład U-53, kapitan Rosse o godzinie 17.30 odsumował od nabrzeża i wypłynął w morze. Informacje zawarte w kupionej lokalnej gazecie okazały się bezcenne dla kapitana Rosse. Bezpieczne jak do tej pory akweny wybrzeży Stanów Zjednoczonych stały się prawdziwym pogromem alianckich statków handlowych. Przez 17 godzin polował na wrogie statki handlowe. Zatrzymywał podejrzane statki, rewidował ich ładunek i papiery, a następnie po zapewnieniu bezpieczeństwa załodze zatapiał je. Wszystko odbywało się zgodnie z prawem morskim. Zatopił 7 statków o łącznym tonażu 20 691 BRT. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zatopienie wrogich jednostek odbywało się w obecności kilkunastu zaalarmowanych niszczycieli marynarki USA. W pewnym momencie doszło do komicznej sytuacji. Amerykański niszczyciel stojący blisko opuszczonego przez załogę holenderskiego statku Bloemendaelsk został poproszony przez kapitana Rosse, by zmienił swoją pozycję.
by ten mógł swobodnie storpedować statek. Amerykański niszczyciel posłusznie zmienił swoją pozycję. Wtedy kapitan Rosse odpalił dwie torpedy, zatapiając frachtowiec holenderski. Całe zdarzenie działo się na oczach zaskoczonych członków załogi amerykańskiego niszczyciela. Gdy na U-53 zabrakło torped, kapitan Rosse skierował swój okręt do Niemiec. W tym czasie rozpętała się prawdziwa burza dyplomatyczna w związku z działaniami U-53 u wybrzeży amerykańskich. Rozwścieczeni Brytyjczycy oskarżali marynarkę amerykańską, że nic nie zrobiła, by zapobiec masakrze frachtowców. Amerykański Departament Stanu gęsto się tłumaczył ze swej bierności. Nie pomogło tłumaczenie, że kapitan Rosse działał na wodach międzynarodowych, a Stany Zjednoczone nie były w stanie wojny z Niemcami. Prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson wysłał notę do ambasady Niemiec z żądaniem, by ataki ubotów tuż przy granicy morskiej USA więcej się nie powtórzyły. U-53 28 października powrócił do Niemiec. Załogę witano jak bohaterów. Rejs do USA trwał 41 dni i 8 godzin, z czego tylko 2,5 godziny cumował w amerykańskiej bazie w Newport. Sukces U-53 pod dowództwem kapitana Hansa Rosse był również celem propagandowym, ukazującym wielkie możliwości operacyjne niemieckiego ubota. A do tego przy okazji kapitan Rosse zadrwił z marynarki amerykańskiej i kontradmirała Austina Knighta. Był to jednak sporadyczny i spektakularny sukces, gdyż skutkiem brytyjskiej blokady Niemiec, jak się szacuje, była śmierć 750 tysięcy niemieckich cywili, którzy zmarli z niedożywienia. Hans Rosse odszedł ze służby 24 listopada 1919 roku w stopniu komandora porucznika. W trakcie wojny zatopił 88 statków handlowych o tonażu 225 364 BRT oraz 9 uszkodził o tonażu 45 606 BRT. W latach późniejszych pracował w przemyśle. Zmarł w wieku 84 lat 6 grudnia 1969 roku w Wittenberg w Niemczech. Statki pułapki były przebudowanymi statkami handlowymi, uzbrojonymi w zamaskowane działa. Służyły one do walki z niemieckimi okrętami podwodnymi, znajdującymi się na powierzchni. W I wojnie światowej wykorzystywane były przez marynarkę francuską i królewską marynarkę Wielkiej Brytanii. W późniejszym okresie I wojny światowej także wykorzystywała je marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych. Brytyjska marynarka niemal od samego początku I wojny światowej wykorzystała statki pułapki przeciw kajzerowskim okrętom podwodnym. Dowódcą jednego z niemieckich okrętów podwodnych U-27 był 31-letni kapitan Bert Wegener, który na swoim koncie miał zatopienie 12 statków wroga o łącznym tonażu 37 445 BRT, wśród których znalazł się jeden brytyjski okręt podwodny HMS E3. Zatopienie brytyjskiego okrętu podwodnego przez U-27 zapisało się w historii wojen morskich jako pierwsze w dziejach skuteczne zatopienie okrętu podwodnego przez inny okręt podwodny. Kapitan Bernd Wegener w każdym przypadku stosował się do prawa morskiego. Zanim zatopił wrogi statek handlowy, dawał czas na opuszczenie jego przez załogę, zanim posłał go na dno. Miał opinię bardzo honorowego oficera kajzerowskiej floty podwodnej. 19 sierpnia 1915 roku na Morzu Północnym załoga U-27 dostrzegła płynący parowiec SS Nikosjan, zmuszając go do zatrzymania. Kapitan Wegener umożliwił załodze Nikosjana zająć miejsca w szalupach ratunkowych, jednocześnie przygotowując swoją załogę do zatopienia frachtowca. W tym samym momencie wachta w kiosku U-27 dostrzegła zbliżający się w ich kierunku parowiec ze znakami neutralności wymalowanymi po obu burtach. Wyraźnie też była widoczna nazwa statku – Ulysses S. Grant. Zbliżający się parowiec podniósł też flagi oznaczające, że zamierza zabrać załogę opuszczonego statku, która znajdowała się w szalupach ratunkowych, na swój pokład.
Dowódca U-27, kapitan Bert Wegener, zezwolił na zabranie rozbitków i podpłynięcie bliżej swego okrętu. Tymczasem Ulysses S. Grant był w rzeczywistości brytyjskim statkiem pułapką o nazwie HMS Baralong, którym dowodził komander podporucznik Godfrey Herbert. HMS Baralong, statek pułapka, był wyposażony w 76-mm działa ukryte pod plandekami. W momencie przystąpienia do ataku na U-27 i odkrycia swych dział na HMS Baralong podniesiono brytyjską banderę wojenną. HMS Baralong w krótkim czasie, oddając 34 strzały ze swych trzech dział, zatopił U-27 wraz z 23 członkami jego załogi. Z U-27 ocalało jedynie 12 ludzi, którzy znaleźli się w wodzie, wśród których był kapitan Wegener. To, co teraz się wydarzyło, przeraziło znajdujących się w szalupach ratunkowych członków parowca SS Nikosjan. Gdy kilku niemieckim marynarzom płynącym w pław do SS Nikosjan udało się dopłynąć do rozwieszonych na burcie drabinek linowych, dowódca brytyjskiego HMS Baralong, komandor Herbert, rozkazał swoim uzbrojonym marynarzom otworzyć ogień do niemieckich rozbitków. Czterem niemieckim marynarzom udało się wdrapać na pokład Nikosjana. Komandor Herbert podpłynął HMS Baralong do burty Nikosjan i przerzucił uzbrojonych swoich marynarzy na pokład Nikosjana, którzy przeszukiwali statek, poszukując czwórki niemieckich marynarzy. Gdy Brytyjczycy ich znaleźli, doszło do prawdziwej masakry. Wszystkich zakłuto bagnetami i zastrzelono, pomimo że cała czwórka chciała się poddać. Kapitan Wegener, będąc w wodzie, otrzymał dwa strzały w głowę, które pozbawiły go życia. SS Nikosjan został ponownie obsadzony przez swoją załogę i popłynął do Aeromalt. Komandor Herbert w oficjalnym raporcie napisał, że powodem wydania rozkazu do otworzenia ognia do rozbitków była obawa, że Niemcy zamierzali przejąć parowiec wraz z ładunkiem. Zbrodnia załogi U-27 została przez admiralicję brytyjską zatuszowana. Jednak amerykańscy członkowie załogi SS Nikosjan po powrocie do USA udzielili obszernego wywiadu dziennikarzom, przez co cała sprawa o zbrodni U-27 wyszła na jaw. Amerykańscy marynarze opowiedzieli o całym zdarzeniu oraz o tym, że będąc w szalupach ratunkowych w niewielkiej odległości, słyszeli wyraźnie, jak komandor Herbert wydawał rozkazy nakazujące zabicia każdego Niemca. Gdy w USA ukazał się artykuł w prasie, Niemcy uznały zdarzenie za zbrodnię wojenną, żądając osądzenia za ten akt zbrodni komandora Herberta. Stany Zjednoczone wystosowały oficjalny protest do Brytyjczyków przeciwko bezprawnemu użyciu amerykańskiej bandery i amerykańskich znaków neutralności. Wielka Brytania po oficjalnym proteście USA uznała, że akcja HMS Baralong była zgodna z długą tradycją używania fałszywych barw na okrętach. Taki był finał jednej ze zbrodni Królewskiej Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii na morzu w trakcie I wojny światowej. Komandor podporucznik Godfrey Herbert wkrótce został awansowany i odznaczony. Po I wojnie światowej został dyrektorem firmy Daimler. Po II wojnie światowej był prezesem trzech różnych firm. Zmarł 8 sierpnia 1961 roku w wieku 77 lat. Gdy w czerwcu 1938 roku w Kilonii utworzono 7. U-Boot-Flotylę, nadano jej nazwę Wegener od nazwiska dowódcy U-27, kapitana Bernta Wegenera. Na zakończenie pokażę Państwu niemiecką odznakę U-Boot-ów z I wojny światowej, wprowadzoną w 1917 roku. Były trzy klasy tej odznaki – złota, srebrna i brązowa.